sprzętowych do tego, żeby sytuacja się nie powtarzała, żeby te terminowo odpady były odbierane zgodnie z harmonogramem, które zostały przez firmę Alcom zaprezentowane i przedstawione mieszkańcom. No i tutaj z uwagi na to, że jesteśmy w takim szczególnym też czasie Wielkiego Tygodnia, że i związanego z tymi wiosennymi porządkami, żeby ta zbiórka miała się odbywać w sposób terminowy i być realizowana zgodnie z harmonogramami. I taką pierwszą jaskółką, jak tutaj prezes deklarował i faktycznie to sobie potwierdzaliśmy, była wczorajsza zbiórka, między innymi w Paledzie, która skończyła się o której, panie prezesie? Po 12 w nocy, tak? Na Olszynowej ciągle stoją śmieci. Tak? Tak. U pani ciągle tak. Stoją, tak? Tak, tak. Olszynowa, Radosna ciągle stoją. Jedne i drugie. Przynajmniej jak wyjeżdżałam z domu o godzinie 8.15 to stałem. No, że pani wie, bo pani mieszka na Olszynowie. Tak, Olszynowa. Tak. No, no, ale w każdym razie na dzisiaj tutaj, tak jak w urzędzie mieliśmy wiele zgłoszeń, to na dzisiaj telefonów jeszcze nie mieliśmy. Ja już zdążyłam złożyć reklamację. No okej, okay, no to jest pierwsza reklamacja, która się pojawiła. My oczywiście też przyjmujemy, natomiast no, faktem jest, że no, dzisiaj powiedzmy jest poprawa, bo do tej pory mieliśmy tych reklamacji znacznie więcej, które przekazywaliśmy też do Związku Selecta, Związek Selecta do wykonawcy. Mam pytanie, już zdążyłam ja odebrać jeden telefon od pani, która o 7 rano próbuje się do Alcomu dodzwonić i nikt nie odbiera telefonu. Jak ludziom wytłumaczyć to, że nie mogą się dodzwonić do firmy? No, na pewno nad tym ubolewamy i nie jest to powodem tego nieodebrania, nie jest jakaś tam złośliwość tutaj osób, którzy odbierają telefony i postaramy się, żeby mieszkańcy nie mieli problemu z dodzwonieniem się i na to zwrócimy uwagę i myślę, że takie sytuacje, jak pani powiedziała, nie będą się powtarzać. Wiem, że w sobotę w Skurzewie roznoszono nowe harmonogramy. I pytanie, czy one dotarły do wszystkich i czy one będą teraz obowiązywać już, wszystko na pewno będzie zgodnie już. Na pewno zgodnie z umową wykonawca ma możliwość zmiany harmonogramu, ale oczywiście to się wiąże z tym, że mieszkaniec musi być uprzedzony wcześniej, żeby mógł się przygotować do danego terminu. I jeżeli takowe zmiany będą, to będziemy tego dopilnowywać. A tutaj jeżeli akurat na to pytanie, to na pewno mamy specjalną brygadę, która osobiście pod wskazane adresy rozwozi te harmonogramy, jeszcze na stronie internetowej umieszczamy, żeby mieszkaniec miał z wielu źródeł dostęp do daty, gdzie może odbierać odpady. Generalnie no, mieszkańcy wszystkich wsi mi się skarżyli na nieterminowy wywóz. Czy na 100% od dzisiaj już będzie wszystko zgodnie z harmonogramem? Wszyscy będą mieli wywozione? Wszyscy dostaną worki? Tak, dzisiejsze spotkanie tutaj uwagi tutaj ze strony władz gminy i związku, również nasze wypowiedzi potwierdzają, że to, co pani dziennikarz mówiła, już się nie będzie powtarzać, to składamy na potrzeby nowego terenu. Kierowcy nie znają tych terenów, to są nowi kierowcy, dlatego też wiele auto, znaczy geograficznie takich dojazdów do ulic nie było do końca opanowanych. I to też było powodem takich właśnie usterek, ale myślę, że po tym spotkaniu po prostu firma tutaj nie będzie sprawiać tutaj mieszkańcom problemów do skarg. I jeszcze jedna uwaga na temat worków. Wszyscy się skarżą, że są za cienkie i że się rwą. Jeżeli jest taka sytuacja, producent, który nam dostarcza, przechodzimy z nim rozmowę, jeżeli faktycznie grubość jest za mała, a mamy zgodnie z normami, będziemy faktycznie w takich okresach, gdzie są właśnie prawa, być może faktycznie jest wilgotno, jeszcze nie jest ciepło, odpad jest dość ciężki, być może to jest powodem, że te worki nie wytrzymują, ale my staramy się spełniać warunki specyfikacji, mamy atesty na te worki. Jeżeli to się będzie powtarzać, to pogadamy z producentem, żeby po prostu w tych sytuacjach, gdzie są odpady zielone, te worki miały taką grubość, żeby ten mieszkaniec nie mógł narzekać. Czy nowe harmonogramy już są dostępne na stronie internetowej? Każdy może sobie wszystko ściągnąć? Wszystkie ulice są uwzględnione gminne? Tak, no harmonogramy były już Ale te nowe również, te, które były teraz zmienione. Nowe, tak. Tak. Dobrze.
przygotowanej przez urząd i przez pracowników związku, to już jakiś czas temu, bo to nie jest 14 tygodni przecież. Mhm. No dobrze, no ja się cieszę, że będzie dobrze. W razie czego rozumiem, że się spotykamy za miesiąc. Panie redaktor, problemem była zwłoka w realizacji tych harmonogramów. To ja wiem. I mamy nadzieję, tutaj rozmawialiśmy, bo to oczywiście jest odpowiedzialność finansowa, ale też jest odpowiedzialność społeczna. Jest też odpowiedzialność związana z jakby z ładem i porządkiem, który brak realizacji zgodnie z harmonogramem również powoduje, że te śmieci no, walają się po ulicach i się przemieszczają, czy są też rozrywane przez zwierzęta. I to ma wszystko, jak gdyby jest efektem jakichś tam naczyń połączonych, a wystarczy tak naprawdę realizować zbiórkę zgodnie z zadeklarowanym harmonogramem, zgodnie z umową, która jest i problem powinien się skończyć, to właściwie skończyć na wielu niwach. Select będzie miał spokój i gmina będzie miała spokój. Ja tutaj też mówiłem, że gmina to zadanie przekazała do Związku Select, ale w ostatnim miesiącu głównym zadaniem, które zajmowało się biuro obsługi klienta i którym zajmował się kierownik organizacyjno-administracyjny, to była kwestia odpadów i tych odpadów. Też u nas, nie było u nas telefon, to dobrze. Cały dzień zajęty, tylko i wyłącznie reklamacje z jednej gminy. Mamy 17 gmin, mamy 7 firm, no i tylko na jedno, z jednej gminy reklamacja. Tak, może tak dla informacji, firma Alkom nie jest nową firmą na naszym rynku tutaj działającą, bo z firmą Alkom współpracujemy od 13 roku i wcześniej nigdy takie sytuacje się nie pojawiały, także rozstrzygając przetarg na tutaj korzyść Alkomu, to byliśmy pewni z panem wójtem, że taka doświadczona firma, że no, będzie realizowała umowę no, rzetelnie. No, rzetelnie. Pojawiły się jakieś drobne błędy, ale po dzisiejszym spotkaniu no, jesteśmy pełni optymizmu, że firma podoła tym problemom, jakie się pojawiły, pewne tylko i wyłącznie ze względów takich typowo logistycznych i wyrażamy taką nadzieję, że nie będziemy tych problemów już po prostu więcej mieli. Po świętach mamy nadzieję, że do świąt Państwo posprzątają wszystko, co zalega, co jest do odbioru w danym terminie teraz tym przedświątecznym i że po prostu mieszkańcy Nowogrodzka będą zadowoleni, a Pan Wójt będzie miał spokój, będzie mógł realizować swoje zadania. Bo w najgorszej sytuacji jest Pan Wójt, a on jest niewinny, bo w sumie nie zajmuje się tym zadaniem, a najwięcej tutaj jest nasz cierpi. Na pierwszej linii frontu. Na pierwszej linii tak jest, tak. Znaczy wierzymy tak naprawdę w uczciwość i rzetelność deklaracji, jak złożył tutaj Pan Prezes i mamy nadzieję, że ta sytuacja się skończy, bo ten miesiąc jak gdyby tutaj poznania topografii gminy powinien być już wystarczającym długim okresem czasu, żeby te problemy zakończyć. Bardzo optymistyczne zakończenie. Bardzo dziękuję. Czekam w każdym razie też aż się moje śmieje.